Pstrągi wypatruszone, przygotowane. A żeby wybrać dobrą rybę, musimy zwrócić uwagę na parę ważnych rzeczy. Oczy, szklistość. Zawsze, jeżeli kupujemy gdzieś rybę, wybieramy nie na tackach. Powąchaj. No. Co czujesz? Nic właśnie. No właśnie. I tak wodę. Po prostu. Tak. Ryba powinna pachnieć naturalnym środowiskiem, w którym żyje. I na co patrzymy? Na płetwę. Ta ryba pływała, czyli ma w pełni rozwiniętą płetwę. W przypadku pstrągów potokowych o ich jakości świadczy to, że mają czerwoną kropkę na płetwie tłuszczowej. No kurczę, tego to nie wiedziałem. To powiem, czy to mnie zaskoczy. To jest rasowość, czyli taka arystokratyczność tych pstrągów potokowych. Natomiast mi co innego bardziej się spodobało. Grubość mięsa w rybie. To jest niesamowite. Te pstrągi, które są hodowlane, zazwyczaj rosną w pół roku do takiej wielkości. Tutaj jest 3 lata do takiej ryby konsumpcyjnej. Te pstrąga to jest 3 lata chowu naturalnego. Przede wszystkim to miejsce słynie z pstrąga właśnie wędzonego, którego podajecie na ciepło. Na gorąco. Naszym motto jest, że ryba broni się sama. Wcześniej ryba jest około 12 godzin w solance. Po prostu woda z solą i dym z drewna bukowego. Czemu je odwieszasz? Bo potem dopiero wszystkie będziemy naraz wieszali. Też, ale z drugiej strony do wiązarni wsadzamy tylko takie suche pstrągi, które już wcześniej wyschły, na przykład tak jak ten. Te rybki już są gotowe. Widzisz, jaki mają piękny, złoty kolor? Wędzimy na drewnie bukowym. Pstrąg sam w sobie jest delikatny, więc ten buk właśnie odpowiednio suchy, odpowiednio wilgotny nadaje takiego dobrego smaku soczystego. A wiesz, jak najlepiej jeść pstrąga wędzonego? Jak? Pokazać ci? Nakarmisz mnie? Oczywiście. Będziesz jadł mi z ręki. Teraz bardziej. Jednak finał tego dnia jest dużo ciekawszy niż początek. Przed nami, prawda? Chwytamy za skórkę. Jak ryba jest dobrze uwędzona, to skórka sama odchodzi. Można też zjeść skórkę. Niektórzy nasi turyści jedzą.